Pałacowe elewacje i wnętrza są przepełnione motywami przyrodniczymi. Inspiracje tymi motywami fascynowały wielu wspaniałych artystów. Dzięki nim do dziś możemy podziwiać artystyczny czar skryty w przedmiotach codziennego użytku. W XIX wieku modne stały się serwisy z dekoracją botaniczną. Wśród muzealnych zbiorów znajduje się serwis pochodzący z wytwórni Duc d'Angoulême. W serwisie zachowanym do dziś w muzealnych zbiorach mamy patery, tacy, naczynie na konfitury i, według mnie, najciekawszy element, wazy na lody. Ostatni z wymienionych elementów posiadał wkładkę, która odgradzała część zawierającą lód od lodów. Nasz egzemplarz nie posiada takiej wkładki, jednak o jego przeznaczeniu możemy dowiedzieć się z dwóch herm po bokach wazy, które otulają się swoim płaszczem, symbolizując zmarznięte postaci. Na brzuszcu wazy widać dwa gatunki kwiatów. Jeden z nich to tulipan ogrodowy, po drugiej zaś stronie mamy goździka ogrodowego. Na każdym z elementów serwisu, na spodzie, mamy także nazwy w języku francuskim. Kiedy mówimy o ceramice zdobionej motywami botanicznymi, warto jest dowiedzieć się, skąd w ogóle wzięły się te motywy. Pierwowzorem był serwis wykonany na zlecenie króla Danii, Krystiana VII, o nazwie Flora Danica. Serwis był niesamowicie bogaty, zawierał bowiem aż 1802 ręcznie zdobione i malowane elementy. Odwzorowywał rośliny zawarte w atlasie botanicznym o tej samej nazwie. Atlas ten stanowi zbiór jednych z najbardziej kunsztownych i dokładnie wykonanych ilustracji flory Królestwa Danii i Norwegii, które potem zostały wzbogacone także o zbiory flory całej Skandynawii. Przemierzając pałacowe wnętrza oraz otaczające pałac ogrody, możemy podziwiać niezliczone gatunki kwiatów. Te, o których dzisiaj powiedzieliśmy, to jedne z nielicznych. Po resztę zapraszamy, abyście mogli obejrzeć je Państwo osobiście.